Czołem, traderzy. Witam Was po długiej 3-miesięcznej przerwie, z czego miesiąc zajęło mi przebudowa strony. Myślę, że wygląda o wiele lepiej niż starsza. Z tej okazji chciałem Wam zaproponować w nagrodę tak długiego oczekiwania mój e-book o price action, który powstał już ładnych parę lat temu, ale cały czas jest aktualny i masa ludzi ten e-book kupiła, przeczytała, może i dzięki niemu zaczęła się ich przygoda z price action, więc dzisiaj z okazji inauguracji strony można go pobrać za darmo. Wystarczy się zalogować, a jeżeli ktoś nie ma konta na mojej stronie, to wystarczy założyć darmowe konto, podając adres, e-mail i swoje imię. To jest po to, że te linki są ukryte dla osób niezalogowanych. Tak samo w niektórych wpisach, jak widzicie, tutaj się będą pojawiały trzy najnowsze wpisy, również na przykład wskaźniki, które będę tutaj wrzucał, moim zdaniem ciekawe, też będą do pobrania. Czy jakieś strategie, pliki PDF wyjaśniające pewne rzeczy, więc warto po prostu założyć konto. Jak wiecie, ja nie rozsyłam żadnego spamu, ale o raz na miesiąc, raz na kwartał może będę chciał Was o czymś powiadomić. Tak jak było to w piątek, kiedy strona wystartowała i niestety mój program do mailingu powiedział, że nie dogadał się z moim serwerem po prostu i mailing padł, wysłał kilkadziesiąt sztuk, leży. No cóż, jutro, czyli w poniedziałek informatyk się tym zajmie. W końcu razie możecie być pewni, że to nie będzie żadnego wysyłania jakichś tam ofert i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze ciekawego? No dla tych, którzy mają tutaj już jakieś szkolenia, nic się nie zmienia. W tej belce pod adresem szkolenia wszystko będzie dostępne. Kontakt do mnie. Oczywiście jest też blog na blogu. No wiadomo, jak to na blogu, tak? Będą się pojawiały mniej lub bardziej ciekawe wpisy. Mam przygotowanych kilka bardzo fajnych. Myślę, że Wam się spodobają. Tak więc zapraszam, moi drodzy, do odwiedzin, no po prostu zaglądajcie od czasu do czasu na tą stronę. Myślę, że coś ciekawego każdy tutaj dla siebie znajdzie. Nie będę tutaj wrzucał jakichś tam analiz, że o, dzisiaj euro coś tam, a kabel znowu coś tam. Są dziesiątki, tysiące stron z tego typu rzeczami. Mnie takie coś wkurza. Ja zawsze jak gdzieś wchodzę na jakiegoś bloga forexowego czy na jakąś stronę, i widzę, że ona jest wypełniona wykresami, analizami, od razu stamtąd uciekam. Po prostu musimy się nauczyć robić analizy sami dla siebie i nie sugerować się czyimiś analizami. Oczywiście postaram się raz w tygodniu wrzucić podsumowanie, tak jak kiedyś to robiłem, czyli znane już niektórym z Was, większości z Was, moje Forex Espresso, gdzie będę raczej na świecach, powiedzmy, dziennych bądź H4 jakieś tam krótkie analizy kilku podstawowych par wrzucał. Oczywiście moje subiektywne zdanie, jak widzę dalszy rozwój sytuacji, tak dalej, tak dalej. Natomiast blog będzie bardziej taki biznesowo lifestyle'owy, czyli coś z życia tradera, jakieś fajne porady dotyczące samego tradingu, dotyczące budowania ciekawych strategii, odpowiadające na pytania, co zrobić z takim, a takim czymś na wykresie i tak dalej. Zapraszam też do kontaktu, proszę wysyłać do mnie pytania, maile, jakbyście chcieli poruszać jakieś ciekawe tematy. Zrobimy cykl szkolenia z price action, czyli to moje szkolenie kilkunastogodzinne z PA. Będzie sukcesywnie wrzucane na YouTube, będzie się na mojej stronie pojawiało. Tak więc cierpliwie będzie można się z całością tego szkolenia zapoznać. Również będą informacje na temat gry metodami supply-demand, czyli podaży i popytu, tak, na temat formacji świecej i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały alfabet, cały podręcznik w zasadzie do price action będzie tutaj od początku wrzucony, dokładnie będzie
będzie wszystko wyjaśnione. Chciałbym po prostu, żeby więcej tych treści było, konkretnych treści, łatwo dostępnych, że tak powiem, żeby nie trzeba było gdzieś tam latać po różnych forach i zbierać, przekopywać się przez kupę zbędnych rzeczy, żeby dotrzeć do kwintesencji. No cóż, to chyba na tyle. No, nie będę Wam zabierał czasu. Spotkamy się wkrótce znowu na YouTubie, a tymczasem będę coś starał się tam wyskrobać, żeby na blogu żebyście na blogu odnaleźli interesujące i na pewno przydatne Wam rzeczy. To na razie na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam. Cześć.